Cześć, to ja, Barbie. Jesteście właśnie w mojej kuchni. Jestem szefem kuchni, właścicielką i najlepszym kucharzem w mieście. Zapraszam Was dzisiaj, bo mam zamiar przygotować naprawdę pyszne danie. Moja kuchnia może nie jest jakaś duża i wyjątkowa, ale tutaj naprawdę gotuję przepyszne rzeczy. Goście zawsze chwalą sobie moje wypieki i obiady. A teraz Wy, kochani widzowie Bajkowo TV, napiszcie na dole w komentarzu, co Wy lubicie jeść najbardziej. Pizzę, makarony, a może jakieś desery albo zwykłe kanapki. Muszę zrobić tort urodzinowy dla mojej przyjaciółki. Obiad, bo odwiedza mnie dzisiaj Ken. Tylko gdzie są wszystkie moje produkty? O, durszlak jest, a tu jest wszędzie pusto. Mąka, cukier, puder. Gdzie to wszystko się podziało? Nie, nie mogę w to uwierzyć. Chyba zaraz się rozpłaczę. Ktoś mnie okradł. Ja przecież wczoraj robiłam zakupy. Wszystko powinno tutaj na mnie czekać. A jest kompletnie pusto. Widzę. Zostały tylko jajka. Z nimi też jest coś nie tak. Zobaczcie. Jajko żółte, czerwone, niebieskie. Czy to są jakieś pisanki wielkanocne? Ktoś chce mi zaszkodzić w mojej karierze kucharza. Ktoś chce, abym nie mogła gotować. Ciekawe, kto to może być. A co ja z tych jajek zrobię? Nie traćmy czasu, tylko może zróbmy jakąś jajecznicę albo omlety. Barbie była bardzo zdenerwowana. Nie mogła sobie poradzić z tą sytuacją, że w jej kuchni nagle zniknęły wszystkie produkty, całe zakupy, które zrobiła. A te kolorowe jajka faktycznie jakoś dziwnie wyglądają. Pomóżmy Barbie uporać się z tym problemem. No i może rozbijmy te jajka. Ej, co się dzieje? Te jajka są plastikowe. One nie nadają się do jedzenia. O, to Barbie będzie jeszcze bardziej rozczarowana. Ale słyszycie to? W tych jajkach jest coś pochowane. To są jakieś jajka z niespodzianką. Jak one się znalazły u Barbie w kuchni? Wiecie co, tylko jak to teraz rozbić? Pokulać, poturlać, pokręcić. O, pękło, pękło, zobaczcie, pękło na pół. Uwaga, czy teraz wyleje się żółtko oraz białko? Nie, co to takiego? Zobaczcie, to są jakieś małe figurki. Ale maluszki, ale urocze. Kim Wy jesteście? Skąd Wy się wzięłyście? Czy ja tutaj widzę marchewkę? Przepyszną, idealną do zupki? Hola, hola, stop, stop, stop. Do jakiej zupki? Jesteśmy szopkinsy kuchenne. Do przytulania i do zabawy, nie do jakiejś zupki. Ja jestem przepyszną marchewką. A ja? Meksykańskie tacos. Czy ktoś lubi meksykańskie dania? Bo jeśli tak, no to idealnie. Ale ja wcale nie jestem szopkinsem kuchennym. Jestem suknią balową i nie nadaję się do kuchni. Szopkinsie, jesteś piękna. Idealnie bym wyglądała w takiej różowej sukni balowej. Wiesz co? Jak chcesz, to możesz zostać z nami w kuchni. Zrobię Ci coś pysznego do jedzenia. Barbie chyba miała szczęście, bo przed chwilą mówiła, że niczego nie ma w kuchni, a teraz zobaczcie, ma marchewkę. Uda nam się ustawić ją tutaj? O, udało się. No i przepyszne meksykańskie danie. Z niebieskiego jajka została wyciągnięta niespodzianka. To teraz może weźmy żółte, może z tej strony. Ono jest bardzo ciężkie. I tam w środku też są jakieś niespodzianki. Myślicie, że to znowu będą szopkinsy? To może najpierw tak jak poprzednio. Pokręćmy trochę tym jajkiem. Pokręćmy. Nie kręćmy, tylko od razu otwierajmy. Muszę zobaczyć, co tam się znajduje w środku. No dobra, słyszeliście Barbie? Jest bardzo zniecierpliwiona, a ja czuję, tam jest coś. Jajko jest ciężkie i to bardzo. Uwaga, musimy postukać i rozbić teraz jajko. Uwaga, nie ma żółtka oraz białka. Za to mamy, no tak, to są kolejne szopkinsy i ich tutaj jest aż 5. Cześć wszystkim, dobrze, że nas uwolniliście z tego jaja. Było tam ciasno i niewygodnie. Jestem torcikiem weselnym albo jakimś imprezowym z tęczą
jest wielką, zobaczcie tutaj jakby kokardą z tyłu. A gdzie reszta Shopkinsów? No idę, już. A ja jestem za to cała różowa. I co, nie podobam ci się? Oj tam dziewczyny, nie kłóćcie się. Ktoś nas wyciągnął z jaja, ale nie mamy pojęcia, gdzie się pojawiliśmy. Dziwne miejsce. Strasznie tu gorąco. Myślicie, że jesteśmy sami? Ej, jak myślisz? Gdzie trafiliśmy? Myślę, że w bardzo fajne miejsce. Słuchajcie, to jest kuchnia. Kuchnia, tylko nie wiem, kto tutaj gotuje. Kto tutaj jest szefem? Halo, czy ktoś może w końcu się odezwać i nam pokazać? O, fantastycznie, kolejne Shopkinsy do mojej kuchni. Zaraz ta kuchnia stanie się Shopkinsową kuchnią. To ja, Barbie, szef kuchni, najlepszy kucharz w całym mieście. Siemka Shopkinsy, fajnie, że do mnie wpadłyście. Shopkinsy również mają wielkie szczęście, bo trafiły w idealne miejsce. Mamy je od razu tutaj poustawiać. O, zobaczcie. I tu serek może również stanąć tutaj na półeczce. A torciki poustawiamy tutaj. I jeszcze jeden placuszek, o, z tej strony. Dobra, moja kuchnia znowu jest kolorowa i pachnąca. Teraz od razu chce mi się gotować. Chce mi się znowu robić przepyszne ciasta i pyszne obiady. No i romantyczne kolacje. Barbie już chce szaleć, a tutaj zostało jeszcze kilka niespodzianek. Te dwie są otworzone. No to zostało nam jeszcze czerwone jajko, w zasadzie takie malinowe, no i żółte. Otwórzmy najpierw to żółte jajeczko. Zróbmy sobie tutaj miejsce. Kręcimy, płukamy, no i musimy rozbić. Tadam, tadam. Na pewno tam są Shopkinsy. Tylko ile? Tadam. Wow, 3 Shopkinsy. Wow, zobaczcie na tego Shopkinsa. No cześć, to ja, kawałek przepysznej pizzy. Tak, wiem, wszyscy kochają jeść pizzę. Jest naprawdę przepyszna pizza z pieczarkami, z tuńczykiem, z szynką. No, na deser to trzeba zjeść torcik przepyszny. A co ty myślisz sobie, kawałku pizzy? Kawałek, ja jestem całym Shopkinsowym torcikiem. Hejo, hejo, a do picia to co? Najlepszy napój z puszki i to gazowany. A może to i nawet dobry pomysł? Zrobię pizzę na kolację, gdy przyjdzie Ken. Tylko muszę sobie przypomnieć, z czym on najbardziej lubi jeść tę pizzę. Z czym on lubił? A może z szynką? O, chyba masz rację, z szyneczką. Właśnie, muszę teraz kupić szynkę. Shopkins z kuchni. Torcik ląduje tutaj. Pizza może tutaj z przodu. Pizza jest naprawdę pycha. No i napój, czy stanie na półeczce? O, udało się. Czas otworzyć ostatnie czerwone malinowe jajko. Ciekawe, co tam będzie w środku. Już słychać, że tam chyba też są Shopkinsy. Słychać, coś tam jest w środku. Kręcimy, stukamy. I jajko rozbijamy. Fuuu, no dobra, no okej. Mamy 3 Shopkinsy. Kuchenne? Chyba tak. Ja poznaję, to jest banan. Tutaj mamy jakąś buteleczkę. A to jest chyba, słuchajcie, jakieś ciacho. Też mi coś. Nie jakaś tam buteleczka. I proszę mnie tak mocno nie naciskać, bo mi wypłynie ze środka butelki całe toffee. Jestem przepysznym dodatkiem do deserów. O, na przykład do naleśników. Hej, a banany w toffee też by były przepyszne. Co wy tam mówicie? Najlepsze są zwykłe ciastka z kremem. Odłóżmy lepiej te Shopkinsy tutaj do kuchni, bo się zaczną jeszcze bardziej kłócić. Nie wiadomo o co. Kuchnia na nowo, kolorowa, wspaniała. Tak się cieszę. Dzięki wielkie Shopkinsy, że mnie odwiedziłyście. Dzięki Wam mam ochotę dalej gotować, bo już przyznam szczerze, że przez chwilę to już zwątpiłam, czy wrócę do gotowania, gdy zobaczyłam taką pustą kuchnię. Kolorowe Shopkinsy prosto z kuchni zajęły tutaj cały blat.
Barbie jest na nowo szczęśliwa. Spodobało Wam się spotkanie z tymi Shopkinsami i Barbie? No to kciuki do góry oczywiście, kochani! Zasubskrybujcie mój kanał, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmikami. No i komentarz na dole zostawcie, mieliście napisać, co Wy najbardziej lubicie jeść. Może właśnie któryś z tych Shopkinsów jest taki apetyczny, na przykład banany albo marchewka. Do usłyszenia następnym razem! Pozdrawiam Was! Pa, pa!